Cześć! Producenci telefonów, smartwatchy i wielu, wielu innych urządzeń twierdzą, że ich produkty są wodoodporne. Ale co tak naprawdę oznaczają te wszystkie stopnie ochrony IP? Czy to, że producent deklaruje wodoodporność urządzenia, oznacza, że możemy nurkować na 2 metrach głębokości w oceanie? No cóż, jeśli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć, to musisz koniecznie obejrzeć właśnie ten film. Zapraszam. Co to w ogóle jest ten stopień ochrony IP? Jest to międzynarodowa norma określająca stopnie ochrony zapewnianej przez urządzenia przed działaniem cieczy, pyłu i ciał stałych. Urządzenia takie jak np. Samsung Galaxy S21, OnePlus 8 Pro, czy iPhone 12, czy inne nawet starsze smartfony zapewniają nam jakiś stopień ochrony IP. No właśnie, ale czy na pewno wszystkie te urządzenia są w pełni wodoodporne? Stopień IP67 pojawiał się w starszych iPhone'ach, na przykład iPhone 8. Natomiast stopień IP68 jest znacznie bardziej powszechny w najnowszych telefonach z wyższej półki. Takich jak na przykład iPhone 11, seria Galaxy S21 i Google Pixel 5 oraz wiele innych. Jednak IP68 to nie jedyny stopień odporności, jaki spotkasz. Litery IP odnoszą się do ochrony przed wnikaniem, co w kategoriach laika oznacza, jak łatwo kurz i woda mogą dostać się do wnętrza Twojego urządzenia. Tak więc pierwsze dwie litery I oraz P nie ulegają zmianie. Pierwsza liczba w sekwencji odnosi się do ochrony urządzenia przed ciałami stałymi. Przeważnie zobaczysz tutaj tylko liczbę 5 lub 6. Liczba 5 oznacza, że nie zapobiega się całkowicie przedostawaniu pyłu, ale nie może on dostać się w wystarczającej ilości, aby zakłócać prawidłowe działanie sprzętu. Jeśli jest to 6, to jest to ochrona pyłoszczelna. Druga liczba w IP odnosi się do wodoodporności urządzenia i jest to nieco bardziej skomplikowane niż pierwsza liczba. Naprawdę wodoodporne urządzenia to te, których drugi numer zaczyna się od 7 i raczej tylko takie powinny Cię interesować. Numer 7 ochroni Twoje urządzenie przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie. 30 minut na głębokości 0,15 metra powyżej wierzchu obudowy lub 1 metr powyżej spodu dla obudów niższych niż 0,85 metra. Numer 8 to ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie. Obudowa ciągle zanurzona w wodzie w warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem, lecz surowszych niż według cyfry 7. Czyli tak naprawdę to producent urządzenia określa, na jaki czas jego produkt może znajdować się w wodzie i na jakiej głębokości. Zatem tak naprawdę żadne urządzenie nie jest w pełni wodoodporne. Na przykład zarówno Samsung Galaxy S21 Plus, który jak twierdzi Samsung może być zanurzony na głębokość do 1,5 metra przez maksymalnie 30 minut, jak i iPhone 12 Pro, o którym Apple twierdzi, że można zanurzyć się z nim na głębokość do 6 metrów na maksymalnie 30 minut, mają stopień ochrony IP68. Warto więc sprawdzić nie tylko stopień ochrony IP, ale również opis producenta. Możemy również spotkać się ze stopniem np. IP6X, gdzie X oznacza w tym wypadku brak oznaczenia, co za tym idzie odporności w tym wypadku na ciecz. Jeśli odwrócimy sytuację i spotkamy się ze stopniem IPX6, to X oznacza brak odporności na wnikanie pyłu lub ciał stałych. Oprócz stopnia IP możemy spotkać się jeszcze z innym oznaczeniem, najczęściej spotykanym przy opisie smartwatchów, a mianowicie ATM, czyli atmosfery. Cyfra na przykład 1 to po prostu głębokość 10 metrów, czyli 1 atmosfera oznacza odporność na zanurzenie w wodzie do 10 metrów. Analogicznie 5 atmosfer oznacza odporność na zanurzenie do 50 metrów. Tutaj też jednak warto czytać opis producenta. Możesz być nieco zdziwiony, że po pływaniu w basenie Twój smartwatch przestał działać, mimo iż miał odporność 1 atmosfery. A w opisie producenta było napisane, iż możemy go nosić tylko podczas deszczu. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, czy Wasze urządzenia są wodoodporne. Jaką mają normę wodoodporności czy pyłoszczelności? Dajcie też znać i napiszcie, czy przy wyborze nowego urządzenia zwracacie uwagę, czy to urządzenie jest właśnie wodoodporne czy pyłoszczelne.
Jeśli jeszcze nie subujecie naszego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Klikajcie też koniecznie dzwonek, aby nie przegapić naszych kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.